Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, tu program Rzecz o Prawie. Moim gościem jest profesor, adwokat Roman, przepraszam, panie profesorze, Michał Romanowski. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry Państwu. No bo imię pana profesora bierze się od imienia i stąd to takie przejęzyczenie. Panie profesorze, sympatyczne także. Panie profesorze, to, że pan jest wybitnym cywilistą, zajmuje się prawem gospodarczym, to wiedziałem od dawna, ale okazuje się, że też pan się zajmuje teorią prawa. W szczególności ma pan wyraźny pogląd, jak podchodzić do nowego zjawiska, które właśnie obserwujemy. Ostatnio odżyło ono, zwłaszcza za sprawą zatrzymania znanej postaci Władysława Frasyniuka i za chwilę wypuszczenia, mianowicie teorii reguły Radbrucha. Czy jest sens powoływanie się na nią Anno Domini 2018? Formuła Radbrucha zakłada, że można uznać za prawne, legalnie ustanowione prawo, jeżeli w sposób skrajny narusza ono podstawowe normy moralne. Radbruch dostrzegł pułapkę pozytywizmu prawniczego polegającą na tym, że przyjmuje się, iż litera prawa wyznacza treść prawa. Że wystarczy. I że to wystarczy, co z kolei prowadzi do sytuacji, które można zobrazować takim powiedzeniem Kanta. Słuszność jest jak nie ma bogini. Czy można to zilustrować postawą Sokratesa, który w 399 roku przed naszą erą został skazany przez sąd ludowy na karę śmierci za szerzenie zgorszenia wśród młodzieży i mimo, że miał możliwość ucieczki, postanowił poddać się wyrokowi i wypił kielich cykuty. Natomiast Anno Domini 2018, ja nie mam pewności, czy rzeczywiście formuła Radbrucha jest formułą, która ma przestrzeń do zastosowania, z tego względu, że mamy konstytucję, mamy normy prawa międzynarodowego, mamy sądy międzynarodowe, które stoją na straży ochrony wolności. Konstytucja w preambule zawiera wszystko to, o czym się mówi w formule Radbrucha. Zawiera odwołanie do dobra, piękna, zasad sprawiedliwości, rządów prawa. Preambuła wyznacza nam konstytucji, w jaki sposób mamy dokonywać wykładni prawa. No, po drugie, w Polsce wydaje mi się, że spór toczy się nie wokół tego, czy uchwalone ustawy w sposób skrajny naruszają podstawowe normy moralne, ale wokół tego, czy są one zgodne z konstytucją, więc jesteśmy w obrębie prawa. Także raczej bym sięgał po wykładnię prawa, która odwołuje się do konstytucji. Mamy artykuł 8, który pozwala na bezpośrednie stosowanie konstytucji. Także wskazał pan, że pan profesor, że ta reguła, ta formuła Radbrucha jest po pierwsze w konstytucji i po drugie, że ta konstytucja też nam standardy moralne wyznacza pewne i prawne. Krótko mówiąc, możemy się do niej odwoływać, ale ci radykalniejsi politycy czy obywatele, którzy sięgają do swego rodzaju obywatelskiego oporu przeciwko państwu, jakby przy okazji pan profesor coś powiedział o tym obywatelskim oporze, jak on się ma do tej doktryny, oni uważają, że mechanizm kontroli konstytucyjnej w Polsce szwankuje. Taki jest ich pogląd, czy mają rację, czy nie. To inna kwestia. I w takim razie jak rozwiązać tę sprzeczność? Jeżeli uznamy, że mechanizm konstytucyjnej kontroli szwankuje, to jest problem z zakresu stosowania, a nie stanowienia prawa. To jest pierwsza... Czyli nawet Trybunał by tu nam nie dał rady rozwiązać problemu? Trybunał konstytucyjny.
nie musi Trybunał Konstytucyjny. Tak jak powiedziałem, sądy powszechne mają i Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Administracyjny mają prawo i obowiązek bezpośredniego stosowania Konstytucji. Ale i prawa także. No, Konstytucja jest też prawem. Tak, ale ustaw także. Ustawy są podporządkowane Konstytucji. W związku z tym wykładnia ustaw musi być wykładnią dokonywaną w zgodzie z wartościami konstytucyjnymi. Paradoks całej sytuacji polega na tym, że do skutecznego zastosowania formuły Radbrucha, która jest wpisana de facto i de jure w preambułę Konstytucji, potrzebny jest sąd, który usankcjonuje to owe obywatelskie nieposłuszeństwo. Obywatelskie nieposłuszeństwo polega na tym, że pojawia się nakaz sumienia, aby odmówić zastosowania wiążącej normy prawnej z powołaniem się na pogwałcenie podstawowych norm moralnych zawartych w tej normie. Natomiast paradoks, o którym powiedziałem, polega również na tym, że nakazem moralnym jest również przestrzeganie prawa. A więc dochodzi do konfliktu pomiędzy dwoma nakazami moralnymi. A więc rzeczywiście muszą występować racje wyższego rzędu, które pozwalają na takie obywatelskie nieposłuszeństwo. Przy czym, tak jak powiedziałem wcześniej, w mojej ocenie, jeżeli zgodzimy się, jestem przekonany tego poglądu, że musimy dokonywać wykładni w świetle Konstytucji, a więc ustawa, która jest niezgodna z Konstytucją, jest ustawą, która ma cechy, nosi cechy bezprawności, to nie ma przestrzeni rzeczywiście wtedy na to, żeby sięgać jeszcze po to obywatelskie nieposłuszeństwo. Osoba, która podejmuje taką decyzję, jeżeli nie ma za sobą sądu, który usankcjonuje... Albo przed sobą, który usankcjonuje to, no podejmuje ryzyko związane z tym, że uruchamia ostrze prawa, które będzie wymierzone w tą osobę. No, zawsze musi być na końcu jakiś arbiter, który rozstrzygnie, no, a w demokratycznym państwie prawa tym arbitrem są sądy, dlatego te sądy są tak ważne. Czyli coś za coś. Opór obywatelski kosztuje, chyba, że znajdziemy ścieżkę sądową, która przyzna rację temu obywatelowi. Ale panie profesorze, czy adresatem tych norm są tylko sądy, czy także policjant na ulicy, prokurator? Bo zanim sprawa trafi do sądu, najczęściej z nimi ma obywatel do czynienia, jak chociażby w sprawie Frazyniuka. Tam jeszcze sądu nie mamy na razie. Tam w przypadku pana Władysława Frazyniuka myślę, że istota problemu jest związana nie z formułą Radbrucha, jeżeli chodzi o to zatrzymanie, ale jest związana z oceną, czy nie doszło, w mojej ocenie doszło, do nieadekwatnego zastosowania środku przymusu. Tam nie ma... Mówi pan o tym ostatnim incydencie. O tym ostatnim incydencie, tak. Zatrzymania. Tam przedmiotem dyskusji nie jest to, czy ustawa pozwala na zastosowanie tego typu środka. Przedmiotem dyskusji jest to, czy środek został zastosowany w sposób adekwatny. I z tych doniesień medialnych, które pojawiały się, uzasadniony jest pogląd, że ten środek został zastosowany w sposób nieadekwatny. Adresatami norm jesteśmy wszyscy, a więc i policja, i prokuratura, i my jako obywatele. Natomiast ostatecznie wiążący wyrok w konkretnej sprawie wydaje sąd. Zatem każdy, który dokonuje wykładni, a nie ma tej mocy wydawania wiążących wyroków w konkretnej sprawie, no podejmuje ryzyko dokonanej wykładni. Ryzyko, które jest związane z tym, że sąd podzieli zastosowaną wykładnię albo nie podzieli. Rozumiem, że odwoływanie się do tych zasad jest próbą skorzystania, czy formą skorzystania z pewnego wyjątku. Ja kiedyś przeczytałem w XIX-wiecznej książce wyjątek, exceptio, to chyba biskup pisał nawet, jest raną zadaną prawu. Jest jednak jakimś wyjątkiem. Czy w związku z tym, panie profesorze, powoływanie się na skądinąd trudne wyjątki, prawda, zwłaszcza przez prawników, nie szkodzi kulturze prawnej?
Znaczy, wracamy znowu do punktu wyjścia. Mianowicie jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że mamy konstytucję, która pozwala nam powołać się na konstytucję, a nie na formułę Radbucha. Natomiast odpowiadając wprost na pana pytanie, no ja zalecałbym najdalej idącą ostrożność, dlatego że no to jest takie obywatelskie nieposłuszeństwo, to jest troszkę jak kara śmierci wymierzona obowiązującemu prawo, ranom, ranom. Tak, tak. W związku z powyższym, jeżeli chcemy funkcjonować w ramach pewnych reguł, no to te reguły trzeba przestrzegać i sięgnięcie po to, no rzeczywiście musi być ostatecznością. Radbruch, ja tak to odczytuję, no był w istocie rzeczy jako skrajny pozytywista w sytuacji tragicznej, dlatego że on nie odnajdywał w istniejącym prawie mechanizmów, które pozwalały na zastosowanie sankcji. A problem jest, dobrze ilustruje taka dyskusja, która się toczyła po II wojnie światowej na łamach Harvard Law Review między dwoma amerykańskimi prawnikami Hartem i Fullerem, którzy analizowali przykład kobiety, która w czasie II wojny światowej, mając męża, zakochała się w innym mężczyźnie i chciała się z nim związać. A ponieważ była kobietą niecierpliwą, w związku z pierwszym dążyła do tego, żeby ten związek był możliwy jak najszybciej. Doniosła w związku z tym do władz hitlerowskich na swojego męża, że ów w czasie urlopu wypowiadał się negatywnie na temat ustroju hitlerowskiego i na temat Adolfa Hitlera. No, łatwo się domyśleć, że został aresztowany i stracony. Pani swój cel osiągnęła, natomiast po wojnie został jej wytoczony proces. Broniła się, że działała w ramach legalnie obowiązującej ustawy, która nakazywała donosić o wszystkich osobach, które siały defetyzm szkodzący ustrojowi. No, sąd nie uznał tejże argumentacji. Ja podaję ten przykład, bo on nie jest przerysowany, bo wywodzi się z rzeczywistości, a zarazem choć odległej, ale zarazem pokazuje, jak w sposób bardzo instrumentalny można stosować rozmaitego rodzaju rozwiązania. Akurat w tym wypadku powołanie się na obowiązujące prawa. Także ja tutaj byłbym bardzo ostrożny, a wydaje mi się, że formuła Radbrucha, biorąc pod uwagę, że mamy konstytucję, jest takim bardzo ciekawym zjawiskiem, który ma kontekst historyczny, ale niekoniecznie trzeba po niego sięgać. Warto wykładać prawo. To jest oczywiście trudniejsze zdecydowanie. Rozumiem, panie profesorze, że to pytanie poniekąd retoryczne, że pozytywizm prawniczy takiej kwesty mamy już chyba dawno za sobą, ale czy w związku z tym nie sięganie po tę teorię Radbrucha nie jest jakimś krzykiem rozpaczy? Tym bardziej dziwnym, że czasem pojawia się w ustach jednak prawników. Czy może bezradności prawniczej? Pewnie to jest jakiś element bezradności prawniczej, przy czym to jest o tyle zastanawiające, że rzeczywiście znacznie prościej, łatwiej odwołać się do preambuły Konstytucji. Tak jak powiedziałem, w preambule, czytamy się w preambułę, która wyznacza nam cel stanowionych norm prawnych, a wykładnia prawa, litera prawa nie wyznacza nam treści prawa. Treść prawa nam wyznacza cel normy prawnej, a co jest celem normy prawnej, odczytujemy m.in. z preambuły Konstytucji, wartości konstytucyjnych. Więc jeżeli tam jest odwołanie do takich zasad jak zasada sprawiedliwości, dobra, piękna, no to z tego można bardzo wiele wyciągnąć, tylko trzeba chcieć dokonywać takiej interpretacji. Więc formuła Radbrucha jest nośna, czego dowodzi zainteresowanie mediów tym. No ale mamy konstytucję i warto tą konstytucję eksplorować, bo ona jest nasycona prawem natury. Formuła Radbrucha jest w istocie rzeczy zwróceniem się do prawa natury. Czyli mamy nowsze i bliższe nam równie być może skuteczne narzędzia, które mieszczą się w ramach porządku prawnego. Konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce. Wniosek: czytajmy, wczytujmy się i korzystajmy z konstytucji. Powinni to robić także ci, którzy uważają, że
że nie jest stosowana. Dziękuję, panie profesorze. Moim gościem był profesor Michał Romanowski, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję państwu i zapraszam na następną rozmowę.